Kasą, to w końcu z Gothic 3 Zmierzch Bogów, edycja rozszerzona. Ostatnio udało się dotrzeć już do Geldern, zainwestować sobie w lepszy pancerzyk, no kaski nam nie zostały. Myśl. Mało, nawet jest sporo. Na pewno masz coś lepszego. Zajmij się swoim. Zrobię sobie przerwę. Kurde, nie no, nie zobaczymy, bym chciał to okać. Dobra, wrócimy się jeszcze do kradzieży w innym terminie. Mieszka tylko handlarz. Ale masz wytrychów. Dziękuję za twoje wytryszki. Pochodni też sobie parę wezmę. Co by ci tu sprzedać? No chyba nie za bardzo co. No jedynie stąd parę rzeczy. No nie co, bo raczej mi się to nie przyda do niczego. Tylko trochę dołożę, ale będę miał wytrychy przynajmniej. Mogę coś fajnego uważyć? Mogę 3 z tego. I tutaj 3. No dobra. Dodatkowe mikstury lecznicze nie zaszkodzą. Wręcz się przydaje to pod piątkę. 18. No, a ten nikt raczej nie zauważy, jak. No, a to się jeszcze pójdę trochę porozglądać tutaj. Zobaczmy, co tutaj ma. No właśnie, tu też jest coś kraść, co kraść. Warto by to. Łapy precz! Ej, kto mnie zobaczył? Nie w ten sposób. Górnik jakiś. Syna, nie wiedziałem, że ktoś tu jest. Nic tu nie ma. Myślałem, że to jest po prostu ściana albo coś, a tu jakiś górnik. Kto wiedział? Dobra, zmywamy się stąd. Tylko kubek. Nie ma tu nic więcej. No, nie ma tu nic więcej wartego, więc zmywamy się stąd. I przejrzyjmy te miejscówki. Tu jest pusto, widzę, więc bierz, co się da. Też pusto. Nikogo tu nie ma, to ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Nic tu nie ma. Jest tylko skrzynka koło tego handlarza. Dzień dobry. Chciałby pan coś kupić? Co, może? Masz coś wartego uwagi? Raczej nic ciekawego tak nie masz. Sprzedaj te pierdółki parę. Strzała się zostaw sobie. Co mi się tak nie przyda? To się przyda na pewno. To mam normalny czar, więc nie potrzebuję tego. No na razie nie mam wiele na sprzedaż. Więc parę rzeczy ci sprzedam, ale niewiele. Co tu pisze w tej książce? Nie ma tu nic ciekawego. W porządku, będzie. Jak tak mówić, znaczy, że tak pewnie jest. Kolejny handlarz. Kuchcik. Już to wiem. Ja jesteś taki mądry. Ten pewnie jakiś, no, od mikstur, ale masz wodę i wódę, dobra. I sporo fiolek, to weźmy se fiolki, bo na pewno się przydadzą. Mikstura wytrzymałości z ogrzy liścia. Aha, mikstury przemiany, nie, choć podziękuję za to. I weźmy tą wódę. Mamy jej tutaj parę sztuk. Daj se pod szósteczkę, będzie w razie czego. Tak, sobczajmy, a tutaj był też ten skarbiec. No, otwarty na szczęście. Jest coś tu ciekawego. No, są dwa kufry. I trochę rzeczy nawet. Nie, trzy kufry nawet. No, kiedyś to był hełm pierwszego paladyna, aż teraz już nie ma. Bo to by było za pikne. To są ci handlarze. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Ach, no to teraz tu nic nie zrabuję. Za dużo was tu jest. Dobra, pierwsze to teleport do Geldern. On tam będzie na zewnątrz.
nie, gdzie są te kamienie? To było na taki był głaz, jeśli się nie mylę. To były takie głazy, ale teraz nie do końca kojarzę, gdzie wy byłyście. A, tutaj. Dobra, mam cię. Strażnicy, strażnicy. Co? Kim jesteś? A ty kim jednym jesteś? Jednym z mieszkańców Myrtany. Wspaniale! Potrzebujemy wojowników! Dziękuję, muszę już iść. Ale z cię gaduła. Witaj, przyjacielu. Jestem Borys, łowca bizonów. O nie, zwycięzca to on. Trzech zawodów w polowaniu na bizona i przyrządzaniu go. Mój ojciec też był łowcą bizonów. To miło, ale dlaczego się martwisz? Stado rozszalałych bizonów wdarło się na pobliskie północne tereny. Piękne bizony, takie jak te, które upolowałem parę lat temu za czasów Xardasa. To był dobry człowiek. Już dobrze. Dlaczego tu stoisz, zamiast iść na nie zapolować? Widzę, że Innos obdarzył cię bystrym umysłem. Na wypadek, gdyby ta wieść do ciebie nie dotarła, wybuchła wojna. Od pokoleń moi przodkowie nigdy nie opuścili swych posterunków. Podobno moi przodkowie strzegą wrót Innosa i Beliara. Słuchaj, posłuchaj, przyjacielu. Uspokój się na chwilę. Nie, nie sądzę. Zaraz, może jednak możesz. Może mnie po prostu spytasz. Zdaje się, że łatwo cię zdenerwować, co? Albo możesz upolować dla mnie bizona. A, ja stanę na straży. Stanę na straży. Odłóż broń! Właśnie! Gdzie tak to? Tylko poczekaj, chłopcze! Orkowie! Pokazałeś mu! Nie jest ze mną aż tak źle. Oj, wytrzymałości zyskałem dodatkowe punkty w 5. Dobrze. A, łatwa misja, trzech orków rozwalić, jaki to był problem. Ponieważ Borisa. Boris, gdzie jesteś? O, już wracasz, widzę. Upolowałeś bizony? Oczywiście! Borys, łowca bizonów, jest niezawodny! Dobrze, dobrze. Co z moim listem? O, tak, list, proszę. Choć kiedyś napisałem jeszcze lepszy. I kolejny poziom, dzięki. Co cię kupić? No łuki widzę na pewno. Łuk asasyna trochę lepszy, widzę, że jest od mojego. A mam jeszcze wystarczająco zdolności łowieckich na niego. Dużo, no ale wiadomo, by trzeba było mieć zdolność łowiecką, tylko potrzebuję tych łuków do czasu. Jeden mam już, to mogę sobie podarować drugi. Weź tę broń też sprzedaj. To też. To też. No i jeszcze zyskam. Dziękuję. Prawie 20 tysięcy już mam. No, jest trochę lepszy. Może pójdę w las i może się rozejrzę z tymi ciężkimi skrzyniami jeszcze. W końcu w okolicy Geldern parę skrzyni było. O nie, no jeszcze. Zapomniałem przecież, że tu były te, no... ogry. Ale może ci strażnicy zechcą mi pomóc. Gdzie jest mój celownik, bo... tak daleko, że aż go nie widać. Dobra, trochę oberwał. Z tym łukiem. W sumie ogry są mniej wytrzymałe niż... smoki. Ła. Tych bestii jest więcej! A! Pokazałeś mi, żałosna kreaturo! A masz, tobie już podziękujemy, paskudo. No właśnie. Jest ten lepszy łuk trochę. Zrywać głowy, a będą obrywać więcej. Te cholerne bestie są przejdzie. Kurde no, nic nie widzę. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Szybko pomóżmy im.
bestio. No dokładnie. A wszędzie waszą pomocą zyskałem sobie razem 1200 expo. Dziękuję wam, panowie. Wiem, że trochę was naraziłem w ten sposób, ale pomogliście mi w ten sposób. Mam więcej expo. I mam trochę tu wyczyszczoną polanę z tych bestii. Mam tu jest to trochę bezpieczniej już. Coś ciekawego jeszcze, pewnie cię... No, metal leowy i nie mogę. No oczywiście, bo jakby inaczej. Moja skrzynia była w takim miejscu, gdzie były te ruiny, był smok kiedyś. O, to jakaś zwykła skrzynka, dobra. Spróbujmy dostać się więc na górę. Zobaczcie, czy w tych ruinach dalej jest tam smok. Kurde, mam nadzieję, że nie, no to bym miał łatwiej tą ciężką skrzynię zabrania. No wola każdego innego przeciwnika, oprócz smoków i innych magicznych gnojków. Każdy inny może być, nawet ogr. Z ogrem to sobie jeszcze jakoś poradzę, wykombinuję coś zawsze. Ruiny były jakoś w tamtą stronę chyba. Mamy coś teleport do Geldern, mamy, więc mamy w razie czego jak się wrócić. Czy do Geldern, czy do Silden. Mamy z tych dwóch miejsc teleporty. Gdzie te ruiny zwierzę? Ona była gdzieś tam. To chyba jeszcze kawałek. Nad tą kopalnią ona musi być mniej więcej. Co nie, gdzie nasze miasto jest? Geldern, no jesteśmy obok niego. O, tam jest. Dobra, wiedziałem, że kojarzy tą wieżę. Że jest, nie jest, że niedaleko tak nie jest. Rób ślisk, ale trochę szybciej wezi. Bo szkoda czasu. Ale szkoda czasu na głupoty. Lepiej zabić w 5, bo nie wiem, co tam jest. Czy smok tam jest w dalszym ciągu? Dziwne, jest czysto. No w sumie smoka tu kiedyś ubiliśmy, to się nie powinienem być zaskoczony, ani zdziwiony. Metalowego oczywiście nie otworzę. Wszystko stoi, chociaż ja wszystko kiedyś zrabowałem. Złamany. Ale ktoś mógł to dostać, no 2 lata minęły w końcu od tego czasu. Za ciężkie. Tak, za ciężkie, wiem. To tak otwórz. Ten tak. I to chyba była ciężka. Super. Złamany. Ale nie mam wytrychów. Projekt miecza runicznego. Myślałem, że jakąś broń zdobędę. Ale zobaczmy, chyba runiczny nie, on jakiś silny nie był. Nie, to się wchodziło tutaj. Projekty. Miecz runiczny. No, to był kucie broni z rudy. Sztabka magicznej rudy, kula ognia, aha, czary trzeba mieć. No nie jest najgorszy, ale no dużo siły wymaga moim zdaniem. No właśnie, ale dobra, o, bezi, nie szalej, ale dobra, niech będzie w razie czego. Kto wie, może go wykuję, jak będę chciał. Jak zbierzemy oczywiście swoje składniki i będziemy umieli kuć broń z rudy. Dobra, teraz by trzeba stąd zejść. A ja kurde, nic nie widzę przez te krzaczory. A bo czemu nie teleportować się przed Geldern? No właśnie. Przecież tam jeszcze oprócz koła tam ogrów były te jaskinia, no właśnie, z surowcami. Przecież była jaskinia, którą bym chętnie splądrował. A później się tam pójdę do Gelder, na arenkę i popatrzeć za innymi questami. O, krwiopijce paskudy. Prawie na strzała. Nie, nie umiem oszukiwać, z niego nic nie miał. Krwiopijczek już bardziej wytrzymały. Wydawało mi się to, słyszę, ale mi się tego wydawało.
No to była gdzieś jaskinia, no właśnie. To było tutaj. Jest ziele też. Coś leży? Okej, okay, samorolek złota. To upieczmy sobie to mięso, które mamy i... od razu sobie trochę zdrowia odzyskamy zawsze. To tu nic więcej. Dobra, to do środka. F5, bo... wtedy jaskinia w miarę była jeszcze bezpieczna. Nie było stworów, jeśli się nie mylę. Aha, bandziory jakieś się tu osiedliły. Fajnie. Ani kroku dalej! Kobigo. Morderco! Kusznik. Kurę, nic nie widzę kompletnie tutaj. Dobra. W ciągu tych 2 lat zamieszkały tu bandziory. Strzela do mnie z góry cwoniak. Teraz jedzę szybko i na górę lecimy. Weź pochodnie, bo tu gówno widać. A i tak tarczy nie mogę jeszcze mieć, więc... pochodnie się jak najbardziej przyda. Załatwmy z nimi. Załatwmy z nimi sprawę i będzie spokój. Ani kroku dalej! No, trochę was tam jest, to nie powiem. Ale tu jest trochę jaśniej. Nie ma tak łatwo. Jestem jakimś głupim bandytą. Nie ma takiej opcji. 4. F5. I wyżej znów. Ani kroku dalej! Więc jednak się dorwałem! A, bo jest ciemno. O, bo zaraz będzie niewesoło. Nie! Łucznicy pieruńscy im pomagają i to jest najgorsze. Pieruńscy łucznicy. Więc jednak co? No nie! Bez jaj, no. Miał być bez zgona, a nie zgona mi zaliczył. No, nie grajcie mi tej muzyki. Naprawdę to jest irytująca muzyka. Tam się dorwi. Odoła rzuć na niego tą truciznę. Jeśli mogę. Więc jednak cię dorwi. Ani kroku dalej. Dobra, przełączaj się na ten tryb z powrotem. Natychmiast przestań! Najgorzej tak ci łucznicy tu wparują. No, łucznicy jeszcze wparowali. Oczywiście ci pieruńscy łucznicy najgorsze. Draństwo. Dobra. Unik. Oh!
Nawet tak sobie zrób najbezpieczniej, bo oni biegną dość szybkim tempem za mną, więc... No, pieruńscy łucznicy. No, zjeżdżę, durni łucznicy, przeszkadzacie mi tylko. No, łucznicy, kusznicy chyba raczej. Ani kroku dalej. No, a pierdolę, no nie mogę nawet walczyć, bo... Nawalają do mnie z tych kusz pieruńskich. No już strzelają. Pokazałeś mu. No, super, prawie zginąłem. Ale super. Koniec waszego strzelania. Koniec waszego strzelania. Masz. Ej no, Bezi, nie czas, żeby utknąć gdzieś. I masz. Zarazo. No, ci bandyci potrafią być wkurzające, szczególnie jak strzelają z łuków lub kusz. No to jest po prostu najgorsze. Dobra. Zostało wam już tam chyba niewiele, już wam zostało. Bo wyrażdżałem waszą niezłą kompanię. Widzisz, to już dostanie tylko naprawdę resztka i będę mógł w spokoju te jaskinie se splądrować, wszystkiego co tu jest. Więc jednak cię dorwały! Zobaczymy, kto jeszcze kogo dorwie. No, zobaczymy. Ani kroku dalej! Jesteś sam. Nie, tam jeszcze jeden siedzi groźny. Ow! Ow! Nie, ciebie tak. Ciebie normalnie chcę oszukać. Kurde, nic nie widzę, prawda? Nic tu nie widać. Są grzyby. Tam jeszcze jeden został. No dokładnie. Rozerwę cię na strzępy! No to chodź. Takiś mądry. No ja byłem pierwszy. Koniec z tobą, paskudo. 5 wytrychów miałeś, no. To jednak zaliczę nawet do udanych tę wyprawę. Skoro wytryszki mieliście. A jeszcze trzeba wykopać surowce przecież. A gdzie jest ten Geldern, jak są te... Jeszcze w Scarlet's Gelden, tam była ciężka skrzynia, kiedyś go pilnowali orkowie. Teraz już to robią ludzie. Dobra, bryła siarki, no wiesz co, się zdołam tylko. Siarki może aż tak mnie koniecznie wolał, no ale dobra. Jak wszystko, to wszystko. Wolę, żeby potem to opchnąć za nie najgorszą sumkę. W sposób obszukiwałem. Dalej, weź i kopiesz. Surowce, nawet magiczna ruda. Też siarka. Nie, tutaj kopałem. Już. Nie ma tu nic ciekawego. Tak. Opróżnij ten kuferek.
No dobra, nie najgorsze czary. Tu jeszcze jeden nieobszukany był bandzior. Tu siarka. Do góry jeszcze zostaną. Tam widzę złoto jeszcze i do góry tam widziałem złoto. Do wydobycia. Nie beł, tylko wydobywaj złoto. Bo to nam się przyda teraz bardziej. Teraz na górę wejdź, na górę. Miałem w końcu całego dnia. A, to wydobądź też tą siarkę. No, będzie fajnie, że walisz w litą skałę. A zdobywasz siarkę, fajnie. Tu będzie masz fajne sposoby na wydobywanie surowców. Po prostu pozazdrościć. Jeszcze raz. I tu jeszcze jedno było. Nie, nawet jeszcze dwa. Nie ma co, nie ma co. Jak posprzedaje się to wszystko, to trochę się obłowimy, tylko... Dobra, dobrze, to już ostatnia. W sumie nie kojarzę, ile tu było wtedy tych, no, tych złóż w poprzedniej części. Był tylko, wiesz, ten asasyn właśnie, jeden. Nie kojarzę tylko, ile było tych złóż. No, ale czy ma to jakieś znaczenie? Chyba Silden i... Pogadajmy z tym jednym gostkiem. Żeby już nie napadł tego, z tym Merlem, żeby nie napadał tego Dylana. Widzicie, wracam tutaj do was w nieco silniejszej już wyposażeniu. Masz już amulet? Chcesz dostać ten list polecający, prawda? Tak. Przysyła mnie Dylan. Naprawdę? Może mam go jeszcze przytulić i obsypać pocałunkami? Słuchaj, jeśli przestaniesz go atakować, przyniosę artefakt, który tak bardzo chcesz. Ach, uwielbiam dobre interesy. Dobrze. No to wracamy. Dylanek się ucieszy. I to bardzo. Dawny buntownik. No tak, kiedyś byliście buntownikami. Teraz jesteście już zwykłymi myrtany obywatelami. Dylan, też tak wyróżniałeś właśnie. Co tutaj robisz? Dylan, ciesz się, bo Meryl nie będzie cię więcej niepokoił. O, wspaniale! Wyśmienicie! Cała przyjemność po mojej stronie. Poproszę moją nagrodę. A, o tak! Przepraszam. No i dzięki. Zostaw mnie w spokoju. To donieśmy mu jeszcze na koniec. A rękę to za później ogarnę i parę innych spraw. Jeszcze aż tak się z tym wszystkim aż tak mocno nie śpieszy. Dylan tu, czy Mary. Mam amulet. Załatwione. Oto amulet. Nieźle jak na wojownika. Nadajesz się do złodziejskiego fachu. Myrtana potrzebuje dobrych ludzi, Merylu. Czy to groźba? Mówię tylko, że nastąpi zmiana. Nie słuchałbym. Nie mogę handlować z tą. Ile masz wytryszków? Dobrze, biorę. Ale nadal mi się to nie podoba. Pełno pierdółek. No trochę rzeczy mamy na sprzedaż. To już nie złoto. A, on nie będzie w stanie się wypłacić. Nie wierzę. Za dużo kasy widzę, że nie masz na razie. No dobra. W tym odcinku mogę łęce zakończyć. Mam nadzieję, że w miarę się podobał, a w kolejnym udam się do Anoga już z tą misją, żeby już... Dajmy te listy. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.